czy Watykan jest państwem i kilka innych ciekawych informacji na temat Watykanu. Oczywiście Watykan jest państwem, można by powiedzieć bardziej państwem miastem, jest też enklawą, czyli że jego terytorium jest w całości otoczone przez terytorium innego państwa. Oczywiście w tym przypadku chodzi o Włochy i miasto Rzym. Jest to najmniejsze państwo pod względem powierzchni i najmniejsze niepodległe państwo pod względem liczby ludności. Powierzchnia to 44 km kwadratowego, a liczba ludności to 825 mieszkańców, obywateli. Oznacza to prawie 1700 mieszkańców osób na kilometr kwadratowy. Głową państwa jest suweren, czyli papież, a ustrój to teokracja elekcyjna, czyli że władza w państwie sprawowana jest przez kapłana, przez kapłanów. A typ państwa to monarchia elekcyjna. I tu pewna ciekawostka, ponieważ mamy jeszcze stolicę apostolską. I chociaż najczęściej stolica apostolska i Watykan są, można powiedzieć, traktowane jak coś pojedynczego, jako jedność, nawet te nazwy stosuje się wymienne, to jednak uważają, że te dwa podmioty są czymś odrębnym. Obie posiadają własną międzynarodową podmiotowość prawną. Według wielu to właśnie, czy to stolica apostolska, czy Watykan, określa się mianem jednego albo drugiego, jak w danej chwili tego chcą. Mogą się raz nazywać Watykanem, raz stolicą apostolską, chociaż decyzje są podejmowane w jednym miejscu. Pomiędzy nimi mamy Unię personalną i Unię faktyczną pomiędzy Watykanem a Stolicą Apostolską. Stolica Apostolska sprawuje nad Watykanem zwierzchnictwo, ale o Stolicy Apostolskiej jeszcze kiedyś pomówimy. Watykan odzyskał niepodległość w 1929 roku, 11 lutego, na podstawie traktatów laterańskich. I co ciekawe, jeszcze o Stolicy Apostolskiej, Watykan i Stolica Apostolska mają oddzielne bilans finansowy. Watykan ma własną gazetę, własną telewizję, rozgłośnię radiową oraz papieską Akademię Nauk. Waluta to euro. I tu jeszcze kolejna ciekawostka. Jakie narody, jakie grupy etniczne składają się na mieszkańców Watykanu? Ponieważ takich rdzennych, tubylczych narodów, grup etnicznych nie ma. Na ludność Watykanu składają się oczywiście głównie Włosi, ale też Szwajcarzy i cała masa innych narodowości. Ponieważ obywatele to dostojnicy kościelni, księża, zakonnice i wspomniani Szwajcarzy, czyli gwardziści szwajcarscy i ich rodziny. Ale na terenie Watykanu pracuje też około 3000, można powiedzieć, obcokrajowców, Włochów, Rzymian, ludzi, którzy nie mieszkają, nie są obywatelami Watykanu, tylko przyjeżdżają tam do pracy. Więc można śmiało powiedzieć, że te 3000 osób to są obcokrajowcy, którzy dojeżdżają do Watykanu pracować. Oczywiście kwestii paszportowych tam nie ma. To jest tylko wycinek z tych ciekawych informacji na temat Watykanu, ale chciałem, żeby było krótko. A to zamieszanie pomiędzy Stolicą Apostolską a Watykanem jest czymś bardzo, bardzo ciekawym. No i, ale to jest temat na naprawdę bardzo długą rozmowę. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.